Stary, ostatnio mam takie jazdy w głowie, takie wizualizacje, jak słucham muzyki jakiejś konkretnej. Mhm. Ostatnio miałem takie światła, było dosyć ciekawe. No. Pokażę ci scenę, która... Oko. Specyficzny. Mała źrenica. Wielka powieka. Stary. Oko kameleona. I teraz tak. Powoli się oddalamy. Terrarium. Kobieta. Mężczyzna. Postacie w cieniu. Między nimi jakieś kieliszki. To jest restauracja. Jakieś butelki i tak dalej. I teraz tak. Kamera jest z tego miejsca i zaczynamy jakby na maksymalnym zbliżeniu, na oko. A potem się oddalamy, ale powoli, spokojnie. Światło jest tak ustawione, że podświetlone jest tylko terrarium. Cała reszta pozostaje w cieniu. I teraz tak, powoli dostrzegamy coraz więcej. Rozszerza się nam jakby to ujęcie. Widzimy parę, widzimy stół, ale oko pozostaje cały czas w środku kadru. Podchodzi kelnerka, ale zupełnie nie zwraca uwagi ani na tych ludzi, ani na terrarium. I kiedy kelnerka zasłania oko, scena się urywa. O, stary. Stary, ja się tak niesamowicie wczułem w tą scenę. Cały dzień chodziłem po niej. To, że ja ją byłem, wiesz, w stanie teraz w ogóle odtworzyć. Nie no, powiem ci, że to się spokojnie nadaje na jakąś scenę filmową. Tak, no tak. Tylko wiesz, to musiał być taki stonerski film. Czemu stonerski? Nie. Ja takie jazdy mam codziennie. Pan to tu powiesił? Nie, nie. Muszę to ściągnąć, szef mi kazał. Ale w ogóle... Ciekawe, nie? Kto to tak tutaj... przykleił? Nie, no ja muszę to ściągnąć. Co pan robi? Mówiłem panu, szef mi kazał. Ale niech pan tylko spojrzy. No, czy to nie jest interesujące? Niezwykłe. Przecież to są zwykłe bazgroły. Oczywiście, tak. Jest to inne.
niż dzieła Caravaggia czy Mondriana, prawda? Ale czemu przez to gorsze? Ale czy pan porównuje tę wymiętą serwetkę do dzieł tych wielkich mistrzów? Sztuka nie stoi w miejscu, idzie naprzód. Pojawiają się nowe prądy. Artyści sięgają po nowe środki wyrazu. Dobrze, nikt mi pan tutaj nie robi już wykładu z historii sztuki, przecież ja tu pracuję. Nie, no ja to muszę ściągnąć. Chwileczkę. Dlaczego właściwie to nie może tutaj wisieć? Bo to nie jest część wystawy. A czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Proszę pana, te wszystkie prace znalazły się tutaj z jakiegoś powodu. Ludzie, którzy na tym się znają, dokonali wyboru prac. Tyle, że sztuka nie jest ich własnością. Każdy z nas ma prawo do oceny jej wartości. No dobrze, ale właściwie... Co pan tu widzi? W sensie, no w ogóle dlaczego uważa pan, że można to nazwać sztuką? Ponieważ artysta wyraża siebie. No cóż. Wie pan co, no ja też wieczorami lubię sobie wziąć ołówek i sobie tam porysuję, no na tym, co akurat mam pod ręką. No ale to nie jest to samo. I chociaż właściwie tak. Tak, to jest to samo. Pan również tworzy sztukę. W każdym z nas drzemie odrobina artysty. Wie pan co? Ja się nie czuję artystą. Masz jakąś serwetkę?